Cześć, witam Was na moim nowym kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam klawiaturę do montażu filmów i obróbki zdjęć LoopDeck Plus. Zapraszam do oglądania. Jeżeli podłączyliśmy klawiaturę do komputera, przechodzimy do panelu konfiguracji, w którym widać rzut całej naszej klawiatury. U góry mamy wybór modelu, który posiadamy i listę programów, z którymi działa LoopDeck Plus. Gdy klikniemy w poszczególną grupę przycisków i pokręteł, będziemy mogli zobaczyć, jaką pełnią funkcję i dokonać ich zmian według własnego uznania. Przykładowo klikając w C2 widzimy całą grupę przycisków, którą wybraliśmy oraz jaką aktualnie pełnią funkcję. Gdy chcemy dokonać zmiany, robimy to w tabeli obok. Przykładowo C2 aktualnie posiada opcję Markout. Chcemy zmienić na przykład Kopiuj. Klikamy Kopiuj i zmiana została dokonana. Na klawiaturze jest około 60 przycisków, łącznie z pokrętłami. Jeżeli uznacie, że potrzebujecie więcej, jest możliwość ustawienia 3 kolejnych setów, korzystając z funkcji FN i Custom Mode. 4 klawiatury w jednej? Brzmi nieźle, ale kto by zapamiętał, jaki przycisk do czego? Z tym kontrolerem mamy wiele możliwości, nawet nie używając myszki i standardowej klawiatury. Jesteśmy w stanie w szybkim tempie zrobić prosty montaż i selekcję materiału. Dzięki własnej konfiguracji przycisków mamy ekspresowe dojście do najczęściej używanych przez nas funkcji w programie, które czasem potrzebują wielokrotnego kliknięcia myszką. Ja osobiście bardzo często korzystam z nestowania i zwolnionego tempa. Teraz robię to jeszcze szybciej. Jeżeli chodzi o kolor korekcję, to używamy pokręteł. Mamy z nimi ułatwione zadanie, ponieważ nie musimy się ich uczyć na pamięć, tak jak w przypadku przycisków. Są one odpowiednio podpisane kontrast, temperatura, ekspozycja itd. Korzystając z LoopDecka, praca jest o wiele wygodniejsza, a przede wszystkim można zaoszczędzić sporo czasu. Mimo że ten sprzęt nie należy do najtańszych, ponieważ cena wynosi około 900 zł, to naprawdę uważam, że warto go mieć. Jedynym minusem według mnie jest to, że kilka grup przycisków działa zbyt głośno, ale da się z tym żyć. I podsumowując, jestem bardzo zadowolony. Okej, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.